Chociaż zostawimy to jedno na 90, zobaczymy teraz ten grunt troszeczkę głębszy, a druga pójdzie na płytko. Za 5. Oho! Ohoho, medalowa albo unikatowa od razu. 14-0 i te minogi Aruku. Okej. Ale szarpie. No. Ule kaban. Ole kabanisko. Wtedy od razu po sekundzie spadło. Mam nadzieję, że. Dobra, mniejsza. Ole kabanisko. Dobra, po rybie. Także to nawet nie będę już na następnym razem zacinał, jeśli wiem, że to medal być unikatowa, to teraz tu. Dobra, ciągniemy to. Patrzcie, nie wiem, czy to nie medalowa może przypadkiem, bo aż pod drugim brzegiem skubana jest. Bo to tylko 100 metrów żyłki, to trochę, że tutaj nie wiem, czy nie przedobrzyłem. Czy nie będzie trzeba po takie 150 nawijać. Teraz jak tam pójdzie, to będzie lipa, nie? Kto wie, czy to nie medal jest. Oho, dobra, nie zacinam. Bo tutaj albo medalowa, albo unikatowa, nie? Nie zacinam tam tych wędek. Na łódkę chyba nie dam radę wejść, niestety. Ale szarpie. Panie kochany. Na razie to by nie możemy w ogóle ruszyć. Pół żyłki wywinęła nam. O, pod drugim brzegiem jest centralnie. Jesus. Kilka metrów zyskałem. Ale luzuje momentalnie żyłkę. Dobrze, że ten kołowrotek ma szybki nawój. O, ładnie tutaj żeśmy troszeczkę podpompowali ją i jest troszeczkę bliżej, na 38 metrach. Znowu ją ciągnie w tamtą stronę z powrotem. Się uda ją wyjąć, zobaczymy. Bo takie odjazdy to bardziej podmedalowe pasują, ale no różnie bywa. Dobra, 28 metrów. Pompowanie i zwijanie, pompowanie i zwijanie. Ci trzyma skubana. Nie wiem, Misiek. Nie wiem. Powiem ci szczerze. Na razie. Próbuję cokolwiek zrobić, nie? Nie ma pojęcia. Bo to chyba może być unikat jednak. Coś mi się tak wydaje. Jest blisko w miarę. 18 metrów było. A skubana jak se, ale patrz jak se poluzował żyłkę. To cały czas trzeba zwijać, bo inaczej to ułamek sekundy i może być po, i może być po rybie, nie? Jaka agresywna. O kurde, jaki kocioł w wodzie. Wszystkie ryby co przepłoszy jak nic. Dobra, 5 metrów. Ole kabanisko, o ty nie, czy to nie będzie życiowa może? To może być życiówka.
Tu z 2,80 co na mnie pewnie ma. Dobra, jest nasza. No nie, ale 160 kilo. 160 kilo, słuchajcie, no pięknie, to tylko takie zrzut, o, i do siatki, 160 kilo, ja ten klip wideo sobie zapiszę, no konkretna walka, powiem szczerze, 160 kilogramów do siatki, 28 tysięcy i 14 tysięcy expa, ale kaban, 277 centymetrów, 160 kilo, ale bestia, do siaty. O której branie było? Jeszcze tylko zerkniemy. Oto będzie jeden filmik. Dzięki. No, do żydziówki blisko, bo tam 2 kilo z groszem mogło. Dziewiętnasta. Obie po 19 wsiadły w ogóle. Tutaj była z gruntu, to ok. I haczyk 14.0 tutaj był założony. Także tak to wygląda. Co tu mamy? 162 w chmurę. Moja życiówka to, to inna pogoda, także zostawię. Także Arapaima. Mega walka, 160 kg, 19,55 na minogi Aruku, haczyk 14.0 z gruntu, 160 kg, 860 gram, prawdziwa bestia. Do życiówki zabrakło mi niecałe 2 kg, 277 cm. Mega walka i ładna arapaima.